W poprzednim odcinku Sharikan trafia na tajemniczą wyspę gdzieś na Podlasiu, na której grasuje przerażający potwór o imieniu Charles, który jest lokomotywą. Miejscowa ludność z początku wydaje się być dziwna, jednak po czasie okazuje się, że właśnie tacy są. Za wykonanie szeregu skomplikowanych zadań typu przynieś, zanieś, pozamiataj, miejscowi płacą mi w swojej lokalnej walucie złomie. Dzięki niemu nie tylko jestem w stanie ułożyć sobie jakoś życie, ale również zupgrade'ować moją własną ciufcię, którą dostałem od pewnego typa, który umarł w pierwszych 5 minutach gry. Wciśnij F dla respektu. A teraz przejdźmy do niszczenia Charlesa. Oh my god, czy to jest znowu kolejny odcinek z Ciuciu Charles? Oh my god, Sharikan, ale ty nas rozpieszczasz, matko jedyna. Kakaowy pociąg, nadchodzę. Chcecie zniszczyć? Możliwe, że dzisiaj mi się jeszcze to nie uda, ale już wkrótce. Moi kochani, witam was w drugiej części przewspaniałej serii Ciuciu Charles, w której to walczymy z mutowaną lokomotywą o imieniu Charles. I w ostatnim odcinku, jak pewnie zauważyliście po tym wspaniałym wstępie, prosiłem was, żebyście zostawili w komentarzu propozycję imienia dla mojej wspaniałej ciufci, którą tutaj mam właśnie na ekranie. I najwięcej waszych propozycji było, żebym nazwał moją ciufcię Tomek. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do innej bajki o lokomotywie, która się nazywa Tomek, albo do jednego z moich kolegów, który kiedyś ze mną jeszcze nagrywali w VRChacie. Albo możemy nazwać ją jest jedna nazwa, która mi się najbardziej spodobała ze wszystkich, bo Tomek to wiadomo, no lokomotywa Tomek, ciuciu, jazda, nie? Ale jest jedna. Ciufcio Inator 6900. To jest epicka nazwa, to jest nazwa, której ja potrzebowałem. Ciufcio Inator 6900. No zobaczcie, czy to nie wygląda wspaniale po prostu. Jak epicko brzmi ta nazwa, Ciufcio Inator. Jak wjadę w dupala tym ciufciom w tego Charlesa, to zapamięta to imię do końca życia. A tak to co powie? No Tomek był dzisiaj u mnie w dupie. No nie bardzo, to nie można tak mówić, bo to jest familijny content, więc nie mogę tak mówić, bo jeszcze ktoś pomyśli, że tu jakieś zbereśne rzeczy się dzieją w trakcie tych odcinków, a nie o to w tym chodzi. Więc będzie się nazywało, może być Tomek, pauza, Ciufcio Inator 6900, okej? Okay? Także gratuluję wszystkim zwycięzcom, a i dziękuję wszystkim innym, którzy oczywiście wzięli tak aktywnie udział w komentarzach. Dziękuję, całuski dla was, pozdrawiam tych, którzy chcieli, żebym nazwał swoją ciufcię Grażyna albo Gertruda, tak? Ja was widzę, co wy piszecie w tych komentarzach, zastanówcie się nad tym, co wy robicie w swoim życiu. A teraz udajemy się dalej, bo przypominam, że to jest horror, a ja sobie tutaj robię jakieś żarty. I mamy udać się teraz na molo, do nieznanej postaci. Misji nieobowiązkowej, ale my oczywiście chcemy robić wszystkie poboczne misje, żeby ulepszyć sobie nasz ciufcioinator Tomek 6900 na fulla, żeby mieć pancerza dużo. I dostałem też pro tipa, że wszystkie te misje, gdzie są na czerwono zaznaczone, no to tu się dostaje kolejne bronie. Także spoko. Super. A, no i oczywiście musimy przemalować. Skoro ciufcioinator 6900 Tomek, no to musi być pomarańczowy, najlepszy, najwspanialszy kolor na całym świecie. A teraz idziemy na to molo, bo już pierdziele farmazony. 10 minut wstępu, Sharikan przy lokomotywie. Ludzie będą skipowali ten twój odcinek, nie będą tego chcieli oglądać. Czujecie ten klimat? Czujecie ten klimat? Tego Podlasia, tych bagien, tego Charlesa. Ja go czuję. Coś tu śmierdzi. Gdzie jest ta tajemnicza post? No tak, tutaj stoi, przecież mam znacznik. Przepraszam, ja jeszcze tylko wejdę tutaj do panskiego domu i wezmę wszystko, co się da. Ale oni mają bidę tutaj na tej wyspie, nie? Ten Charles to jest naprawdę, ich strasznie tutaj traktuje, skoro oni nie mogą sobie nawet mebli jakiś porządnych powstawiać. Nawet krzesła ten fup nie ma, nie? On na skrzynkach siedzi. Kolejny list. Modliłem się, by ktoś z pierwszej grupy ewakuacyjnej przysłał po nas kolejny transport, ale pewnie myślą, że George dalej zabiera ludzi swoją łodzią zaopatrzeniową. Siedzą sobie na kontynencie jak pączki w maśle i mają w nosie, czy reszcie udało się uciec. Tak, wiem. Nigdy raczej nie spodziewał się, że Charles zatopi łódź, ale jednak... Jak lokomotywa jest w stanie zatopić łódź? Wytłumaczcie, to jest amfibia jakaś? On może po wodzie jeździć, pływać? Pomyśleć, że już dawno mogłem opuścić to miejsce. Aż mnie mdli. No, czyli jednak oni się chcieli ewakuować. Okej, czyli oni nie są jednak tacy głupi, jak ja myślałem na początku, że oni jednak zostali na tej wyspie i stwierdzili, że... A, co tam taki potwór? Zabijemy go opatą. Cześć! The others actually convinced someone to come help us. Tak, nie przysłali statku ewakuacyjnego, ale przysłali mnie. Także jesteście w dupie. I'm so glad you came, but I simply cannot stay any longer. This island is too much for my nerves to handle. Trzeba było o tym pomyśleć, zanim się tutaj przeprowadziłeś. I've brought all my belongings here, so I can leave immediately when a boat arrives. Przyniosłem tu cały swój dobytek, w sensie ta jedna walizka z trzema parami gaci to jest cały twój dobytek. No, wiesz co, no wydaje mi się, no, okej. Although now that I think about it, I did forget my journal at home. Could you bring it to me?
Czy twój dom to nie jest ten, co tutaj co 3 metry obok stoi? Ty naprawdę nie chce ci się iść. Dobrze. Niebezpieczna podróż? Tu? Te 3 metry? Okej, tak, wezmę swoją ciuchcię. Cały mój złom. Dobrze, pójdę po twój dziennik, nie ma problemu, mordko. Chyba, że on jednak nie tutaj mieszka. Może to jest... A nie! Okej, dobra. Zwracam honor. On nie jest takim debilem, na jakiego... znaczy, co? Nie wygląda wcale na debila. Kurczę, ale tutaj jest tych misji. Tu mamy dwie misje, tu mamy jeszcze jedną misję. Cholera, jasna. Najpewniej, najlepiej byłoby pojechać w sumie... no tak, żeby było najmądrzej, żeby nie nadrabiać drogi. To pojedziemy najpierw tu, porozmawiamy z tym typem, a później wrócimy, pojedziemy tam. I tam będziemy mieli też dwie misje przy okazji do zrobienia. Jedziemy moją ciuchcią. Ile mamy tego? Mogę coś ulepszyć? Za 9. Za 9 to sobie gówno kupię. Fajnie. To teraz tylko nie umrzeć. Ja mam czarną lokomotywę. Nice, nice. Dobra, to teraz tak groźnie wygląda. I hamujemy. Widzicie, jak wykalkulowane? Idealnie normalnie. Wow. Ani PKP Intercity, kurde. Mogliby mnie zatrudnić tam, ale bym nie chciał, by mi to życie zniszczyło. Let's go. Porozmawiajmy sobie tutaj z tym gościem. Dzień dobry. Jak on smutno wygląda na tej sofie. Ale czerwone sofy ma. No i też upieprzone oczywiście. Ja najpierw jeszcze pozbieram tylko sobie złom, przeczytam tą notatkę i dopiero my będziemy mogli porozmawiać, dobra, ziomek, bo wiesz, jakby... O, fajnie, znalazłem jeszcze farbę, też mu zarąbię. Priorytety w życiu trzeba mieć, prawda? On siedzi tak w milczeniu, tylko obserwuje, co ja robię. Zanim zapadła się kopalnia, zepchnąłem do kanionu zapasowy wagon, korzystając z mojej starej, dobrej lokomotywy górniczej. Uznałem, że idealnie nada się na skrytkę dla cenniejszej części mojego dobytku. Tym bardziej, że wybrałem odległy, niedokończony tor. Niestety, gdy jakiś tydzień temu odwiedziłem kanion, zauważyłem, że ludzie Verena zbudowali w jego pobliżu coś w rodzaju bazy. Nie wiem, jak bezpiecznie przekraść się do wagonu, ani na ile bez niego sobie poradzę. No nie tak jest tu napisane, ale jest to samo powiedziane, tak? No. Welcome to Aranirum. Archivist Museum person? Persona muzealno-archiwistyczna. Ja jestem łowca potworów. Nazywam się Shuriken VR. I przyjechałem moją lokomotywą, Tomkiem. Ściówcioj na torem 6900. No nie, no. My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for... Nie, dzisiaj nie. Dam twojemu tyłku odpocząć. Przejdźmy do interesów. I just so happen to have a little... business opportunity, if you're interested. No dobrze, jeżeli to tylko nie będzie kręcenie filmiku, wysiadanie na słoików, to wchodzę w to. Ale gra słów normalnie. A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon, but the goons have set up a camp to protect that area. So be careful. Rozwalimy tych bandytów. Oczywiście ja nie mam broni, bo czemu bym miał mieć broń? Bo wszystko montuję w moim ciuchcioinatorze, zamiast to trzymać przy sobie. Ale spokojnie, porobimy ich. Nie takie rzeczy się robiło. Specjalna skrzyneczka. Tu jest specjalny człowiek, kangur, który robi takie specjalne rzeczy. No nie spodziewałem się, że dostanę cokolwiek innego niż złom. Uwielbiam złom po prostu. Super, życie sobie za niego ułożę. Zbuduję dom. No i w sumie chyba tyle. O, słyszycie? Ktoś już gwizda. Tu jest specjalnie zrobiona taka, wiecie, wieża, że tu się mogę rozejrzeć. Ha! Widzicie? Widzę go. Jest jeden chłop, który tego pilnuje. No dobra. Damy radę, damy radę. Najwyżej będę uciekał i krzyczał jak mała dziewczynka. No co jest? No przecież jeszcze, że tam nie podszedł nawet. Jak ty żeś mnie zauważył? No ty chłop, weź się wysrać, co? No weź, daj, złom, złom. No złom. O ty... Ała. No weź! Tato, to boli! Czy ja będę w stanie tak mu po prostu zapieprzyć tą skrzyneczkę? Czy on będzie biegał za mną dookoła? To bolało! To bolało! Chłopie, czekaj, bo jeszcze złom muszę pozbierać! Z czego ty strzelasz w ogóle? Co to za gówno jest, że ty mnie trafiłeś dwa razy z shotguna, a mi tylko pół życia wziął? A? Porobię go? Nie, on wie, że tu jestem. On wie za dużo! Ała, weź, no złomek zbieram! Ale nie mogę go traktować poważnie, bo on jest głupi. Jak coś, to nie gram na łatwym poziomie trudności, okej? Okay? Bo tu nie ma poziomu trudności, dobra, i teraz się stąd zabiorę. I'm gonna go fast, gonna go fast. No odpuść, chłopie, bo się zgubisz, nie będziesz wiedział, jak trafić do siebie z powrotem. On dalej biegnie za mną, co ja mam mu zrobić? Muszę wsiąść do wagonu i go rozstrzelać? O co tu chodzi? No idźże stąd, chłopie, przecież cię... No nie wierzę, że on biegnie za mną. Co ja mam z nim zrobić? No chłopie, idźże stąd. No idźże stąd. O, o.
Znikł. Po prostu znikł. Wyparował. Wbiegł w ścianę jak Harry Potter. A nie, jednak... Aha. Dobra. Tak oto Sharikan pokonał wielkich kultystów na tej wyspie. No może jednego, ale to jakiś początek zawsze. Cześć! A tę skrzynkę mi chodziło! Canyon Caper! Oh yeah! Kolejny achievement. Dawaj mi złom i pryskaj. Ty, co mnie wyganiasz? Ile tego złomu dostałem? No! Teraz musimy się wrócić i pojedziemy tutaj. Tom Coinatorze, do tyłu! Ciu, ciu! Ej, co to? Ej, słyszeliście to? Ja tu pitu, pitu, ale tutaj jest ten! Charlesa słyszałem. Bez kitu. Słyszałem go, naprawdę. Dobra, musimy jechać tam, czyli jeszcze do tyłu kawałek. Potem zmieniamy szybko tor i jedziemy do przodu. A! Jedzie Charles! Jedzie Charles! Wal się, Charles! Wal się! Patrz, jak cię robię! Pak cię robię! Pak cię robię! Pak cię robię! Robię cię! Przegrzało się to nic! Myk! Ha! A, po pieczę, nie? Jak po kebabie, kurde! Po ostrym kebabie! Ale ci rury raz przeczyszczę! Pa, 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 pa! Jedno, drugie, trzecie, czwarte! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Zły Charles, zły Charles! Jak to się szybko przegrzewa, ja pierdzielę! I masz z kuleczki! Rżnąć z karabinków! Ile fabryka dała! Panie kapitanie, już nic nie czuję! Ha! No i dostał. Jednak dupcia piecze, jednak dupcia piecze. Ile straciliśmy życia? Za dużo straciliśmy naszego życia. Charles, nie narobię na ten zoom na ciebie. Przez ciebie jeszcze pojechaliśmy strasznie daleko i teraz muszę się cofnąć. Mam nadzieję, że pojadę tutaj tędy, a nie tędy, bo się wścieknę po prostu, Charles. Charles, doprowadzasz mnie do wściekłości. Ale mu powiedziałem, nie? Gdzie pojedziemy? No oczy! No, no w dupę twoją, no po prostu! No i dlaczego tu? Dlaczego tędy? Przecież tu nawet rozdzielni nie ma. Czemu tu? Czemu nie skręcił do tyłu? Ja chcę! No i teraz muszę naokoło jechać cały. Charles, ty świnio. Przez siebie nie narobię. Tutaj lootboxy są przynajmniej. Teoretycznie mógłbym teraz tam z buta podejść, ale to jest głupie, bo jak tak zrobię, to mnie dopadnie coś, to wiecie, co się stanie, nie? Dobra, no to w takim razie, skoro już tu pojedziemy, to zrobimy sobie misję z bronią. Przy okazji dostaniemy trzecią broń. Może wyrzutnia rakiet będzie? O, to by się nam przydało. Dobra, i pomalutko będziemy hamować. Idealnie! O kurde, nie! Normalnie Need for Speed Ciuchcia Edition. Czy to jest wyrzutnioinator 3000? To jest wyrzutnia rakiet. No, no powiedzcie mi, że to nie jest wyrzutnia rakiet. To czym to niby strzela? No to musi strzelać granatami albo czymś. Dawaj mnie tam wyrzutnia rakiet. Wsadzę mu to w rurę. Ta jest. Systemów bezpieczeństwa z tej wyrzutni rakiet, ale ja nie chcę, żeby ona chce, żeby strzelała tymi pociskami, a nie tak, że jak nacisnę pocisk, czy ten cyngiel, to ona mi wybuchnie w rękach, bo to jest jednorazowego użytku i może robić wrażenie na kimś, ale no na mnie nie bardzo, bo ja sam umrę po prostu. Z rakietami z bunkra. Stoi dalej przy torach. Tak, to jest, pamiętacie to miejsce, gdzie jest, uwaga, materiały wybuchowe i prawdopodobnie coś mi tam wybuchnie na twarzy? Tak, to teraz tam właśnie idziemy. Oczywiście, że tak, włamanie do bunkra. No tak, no to zobaczymy, jak moje pośladki są wystarczająco wytrzymałe, bo jak nie, to znowu stracę złomek i będzie mi bardzo smutno z tego powodu. Idziemy ścieżką, jest najbezpieczniej, na ścieżce nie powinno być żadnych materiałów wybuchowych, no oprócz oczywiście złomu, bo ktoś jak tu szedł, to widocznie zgubił, z kieszeni mu wypadło. O tak, jesteśmy w domu i teraz musimy tylko uważać. Mam nadzieję, że te materiały wybuchowe są jakoś zaznaczone na ziemi, żebym w nie nie wdepnął. Są jakoś zaznaczone? Bo ja jej nie widzę. A mnie ciekawi, bo chcę podejść tu, bo widzę, że jest jakaś skrzynka. Ej, tu jest materiał wybuchowy. No bez kitu to jest dynamit. Tak mnie kusi, żeby do tego podejść. Ale to jest bomba? Co to jest? To jest bomba. Okej. Okay. Ty, bez kitu, wziąłem bombę. Dynamit z zapalnikiem czasowym. Nienaruszona wiązka dynamiku może okazać się przydatna gdzieś w pobliżu. Rozumiem, że ten bunkier jest po prostu zamknięty. A ja już znalazłem sposób, jak go otworzyć. O, to już liczy. Dobra, schowamy się tu. No, auć! No weź! Już byłem daleko. Ale mam twarde poślady. Nic mi to życia nie zabrało w ogóle. O, tu też się czekolada wylała. O. What?
A, otwieramy kolejne drzwi. Tak właśnie na Podlasiu otwiera się drzwi. Są rakiety i są złote rakiety, ale mają rozmach, skurczybyki. Wróć do Johna Smitha, aby ukończyć misję. Skrzynka z rakietami, można załadować nimi grzmot, wyrzutnię zbudowaną przez Johna Smitha. Super, bardzo mi się to podoba. Dawaj mi tą rakietę. Bunker, break in! Oh, and take good care of it. Obchodź się z nią dobrze? To będzie moja ulubiona broń na całym świecie. Chciałbym odwiedzić z nią parę osób? O, szykuje się gruba impreza. Jej! Mamy wyrzutnię rakiet. Z tego co widzę jest jeszcze jedna broń do odblokowania. Ale no, to już jest najwspanialsza rzecz na świecie. Przetestujemy sobie na naszym koledze. Ej, nawet się nie tak długo przeładowuje. No jest kozak. Nie ma co jak dostać od typa wyrzutnie rakiet, po czym mu strzelić po prostu w twarz, nie? No cóż, zdarza się. No mamy tu jeszcze misję tak poza tym. Patrzcie jak blisko. Dobra, idziemy do tego, do tej wieży obserwacyjnej, cokolwiek to jest. Dzień dobry. Przeczytam najpierw kartkę. O jest! Matka jedyna, można to do translatora wrzucić? Jesus Christ, ja się tyle w szkole nie naczytałem, co teraz? Mam pewną teorię i muszę ją szybko zapisać, zanim Warren się zorientuje, że jestem na tropie jego nikczemnej intrygi. Podejrzewam, że pan Warren, Watażka III, próbuje doprowadzić do wyklucia całej armii tych ośmionogich potworów. Bóg jeden wie po co. Podczas usuwania ziemi z zawalonej kopalni znaleziono całe gniazdo tych jaj. Ponoć są twarde jak diamenty. Po prostu niezniszczalne. Górnicy całymi miesiącami wysysali z nich energię dzięki pryzmatowi ze świątyni, ale zanim zdążyli pozbyć się ostatnich trzech, zainteresował się stary Warren. Pewnie zdał sobie sprawę z potęgi tych stworzeń i zamiast nas przed nimi chronić, zamarzył sobie, że wykorzysta je do przejęcia władzy nad światem. Mam na ciebie oko, Warren. Greg, geniusz nad geniuszami. No to spoko. Widzę, że jakiś chłop z Podlasia postanowił sobie znaleźć jaja w piwnicy i stwierdził, że przejmie sobie kontrolę nad, uwaga, całym światem. Nawet gdyby wykluło się więcej Charlesów z tego, to nie widzę, jak cztery Charlesy miałyby przejąć kontrolę nad całym światem. Co najwyżej na Podlasiu. Ale może dla Warrena Podlasie to jest cały świat. To jesteś Greg? Greg. Nie, oczywiście, że o tobie wspomnę. To jesteś ty, ten geniusz nad geniuszami. Name's Greg, by the way. Jestem Greg. Cześć, Greg. Mam podpisane, więc jakby wiem. Warren, the mind boss, is keeping three monster eggs locked. Tak się teraz zastanawiam, czy bezpiecznie jest nosić przy sobie to jajko, czy ono się nie wykluje mi tak w tyłku i nagle się, wiecie, pojawi Charles z mojego, z moich pośladków, tak wyjdzie po prostu, bo jak tak, to nieciekawie. Surely turn into monstrous creatures like Charles. To prevent this, we need you to steal all three and use them to bait Charles so we can destroy him. To teraz już przynajmniej wiem, dlaczego Charles chciałby się bić na śmierć i życie o te jaja, bo to są jego ziomeczki. Pewnie rodzina jakaś bliska. Klucz do wejścia. Super. Nie mogłeś ty tego przynieść? Oczywiście mnie tam wysyłasz, nie? Bo zakładam, że w tej kopalni oczywiście nie ma nic innego jak stado tubylców z tymi maskami, co biorą i wychwalają Charlesa czy kogoś tam. A ty sobie idź tam, walcz bez broni, nie? Całe szczęście, że są głupi. To jest ta latarnia wielka, którą widziałem w oddali. Cox, latarnie są spoko. O, i tam pewnie będzie misja, że trzeba będzie podejść. Ale to się już dowiemy od gościa. Tu będzie trzeba będzie wstawić pewnie bezpieczniki, przełączyć to i wtedy światło z latarni zacznie świecić, bo teraz nie świeci. Patrzcie, ja już obczajam w ogóle jeszcze nawet nie pytając się gościa, co będzie robione tutaj. A co ci się stanął? O kurde, chyba cię Charles ugryzł. Proszę dostarczyć kopię Paulowi. Dzień 68. Wyszłam na zewnątrz przeprowadzić rutynową kontrolę latarni. Kiedy minęłam róg budynku, dostrzegłam tę bestię, Charlesa. Natychmiast mnie zauważył i ruszył w górę wzgórza, prosto na mnie. Co za ohydne monstrum. Nie potrafię zrozumieć, czemu Warren chce nas zatrzymać na Aranerum, zamiast pomóc nam w ucieczce. Pewnie po prostu oszalał i myśli, że sam poradzi sobie z tą sytuacją. Tak czy inaczej, Charles potrącił mnie i stratował mi nogę. Nie dam rady pojawić się na najbliższym spotkaniu, dlatego poprosiłam Grega o kopię twoich notatek, jeśli nie masz nic przeciwko. Claire. Czyli tak, zakładam, że temu Warrenowi chodzi o to, żeby zostawić tutaj wszystkich tych mieszkańców, tylko po to, żeby karmić nimi Charlesa oraz inne wyklute w późniejszym etapie jego rocznego planu przejęcia kontroli nad światem, lokomotywy.
motywy. Cześć. Słyszałem, że masz przyjść z pomocą. Od kogo słyszałeś? Przecież wy nawet telefonów nie macie. Bezpieczniki wokół latarni! Luz, znaczy, jak na taką dużą lokomotywę, to i tak bardzo mało ci zrobił. Jak ostatnio widziałem ludzi, których dopadł Charles, to została z nich tylko czerwona plamka, także jesteś twarda babka strasznie. W pobliskim składniku, okej. Oczywiście, złomu, nie? To nie tak, że ja potrzebuję też jakieś inne mam potrzeby, na przykład mógłbym coś zjeść, napić się czegoś, nie wiem, przespać się. Nie, ja funkcjonuję na złom. O, bezpieczniki po prostu, tak sobie leżą. To proste. Ja myślałem, że one będą, wiecie, tam porozrzucane po całej wyspie, ja będę musiał chodzić, szukać, radku. Te questy będę robił 3 godziny. Szanuję za takie misje. Kozak, po prostu kozak. Jeszcze tu przejdziemy, bo tu jest złom. Farbę chciałbym jakąś znaleźć. Czemu tu farby nie ma nigdzie? Ja chcę kolorki wszystkie odblokować. Ja chcę tą grę zrobić na 100%. Mamy chyba wszystko. Wsadzamy te bezpieczniki. Bzium, 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 bzium. I myk, i ciśnie. I co, już to działa? Miałem tu pociągnąć chyba za coś, nie? Ja nie mogę pociągnąć za nic. A, teraz muszę... O kurde, teraz jest jeszcze kolejność odpowiednia. 200 IQ! Wróć do Claire! Claire! Twoja latarnia działa! Świeci się zarąbiście. Fixing the lighthouse will definitely increase our chances of being spotted. Tak, ktoś was dostrzeże i będzie omijał z daleka. Oto złom, który ci obiecałam. Tium, 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 80 zł. Oh my god. Wiecie, co to oznacza? Będą upgrade'y mojego ciuchciainatora 6900 Tomka. Tak jest. Idziemy tu, a potem musimy się wycofać do tyłu, pojechać moją ciuchcią i pojedziemy sobie w tą stronę i zrobimy sobie te dwie misje. Upgrade'o, szybko. A polecimy tak w sumie. Pojedynczo każdy, żeby było. Ej, jeszcze jeden poziom i będę miał maksymalnie rozbudowaną ciuchcię. Po 28 sztuk złomu potrzebuję. Okej, to jest do zrobienia, dobra, miałem do tyłu jechać, let's go, jedziemy do tyłu. Ciu-ciu, ciu-ciu, Charles, ciu-ciu. O nie. No nie. Charles, wydupiaj, nie mam zamiaru drugi raz robić kółka, bo się wścieknę, nie? A może musimy po cichu jechać tą ciu-cią? Musimy się skradać, to z shiftem musimy, albo z kontrolem, jechać tym moim tomkoinatorem. Jak coś, to się schowamy w domku. A nie, nie możemy, bo nam lokomotywę rozwali. Jasna cholera, no nie wiem, czy tam iść, czy nie. Farba, złomek, kolorki jakieś, najęzorki, cokolwiek, nie? Więcej złomu, uwaga. Od 7 dni coś dziwnego dzieje się na pobliskim głazowisku. Dokładnie tydzień temu wybrałem się tam, by, jak to mam w zwyczaju, trochę poukładać myśli i znalazłam dziwny rysunek przyczepiony do latarni. Ściągnęłam go i spaliłam, co wydawało mi się najodpowiedniejszym sposobem postępowania z paranormalnymi świstkami papieru. Kolejnej nocy znalazłam 2 rysunki i postąpiłam podobnie. Wczoraj było ich już 7 i towarzyszyły im przerażające, upiorne odgłosy. Chodzenie tam chyba przestało być bezpiecznie. Zgaduję, że miejsce jest nawiedzone. Może przez zmarłych górników, a może przez coś jeszcze innego. Nie chcę nic mówić, ale od jakiegoś czasu po tej wyspie grasuje Charles. No i jak można nie skojarzyć, że te odgłosy, które tam są wydawane, to on to robi. Ty nie jesteś zbyt rozgarnięta, co? Czyli te kartki z rysunkami zwabiają Charlesa, czy go przywołują? O kurde. Postrachem potworów? Nie, jestem tym z muzeum. Nie wiem, dlaczego nazywacie mnie postrachem potworów. Z duchami? Nie, tylko ze smokami, tymi złymi. No dobra, jeżeli ktoś przyczepia te kartki, to po jaką cholerę ty tam chodzisz i je palisz potem w piecu? Powiedz mi, czy w ogóle palenie rysunkami w piecu jest teraz dozwolone? Bo mi się wydaje, że tutaj mandacik powinien być. Oczywiście, że tak. Ale po co ci one? Nie masz naprawdę czym palić w piecu? Matko jedna, jaka bida w tej Polsce. O cię w dupę. Zostaw, no weź mnie, zostaw, ty ciulu, ty głupi. Masz tu z rakietnicy. A nie traf, no fajnie. Aha, to fajna ta wyrzutnia. Masz. No dobra, teraz to strzeliłem jak debil. Ojeju, ale nie padł. Charles!
Idź w cholerę! A, sobie też zadaję obrażenia z tej rakietnicy. Płoń! Pal się! O kurde, nie, 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 jest źle, jest źle, jest źle, jest źle, jest bardzo źle, jest bardzo źle, Charles. Czemu ty mnie w krzakach musiałeś dopaść? Jak ja niebezpieczny. O, dobra, dostał zrzut. Charles, ty wariacie! Jak możesz mi takie rzeczy robić? Ty niepoprawny politycznie z Wyrolu. Robimy tak, podjeżdżamy tutaj kawałek, tu sobie hamujemy, naprawimy ciufcie, co by nie zginęła. Dobrze jest mieć w zapasie tego złomu. Jakbym nie miał w zapasie tego złomu, to moja ciufcia by zrobiła i by jej już nie było. Tak z ciekawości, co się dzieje w momencie, kiedy nasza ciufcia ulega zniszczeniu? Czy my jedziemy dalej? Znaczy ona zatrzymuje się i my po prostu jeszcze mamy życie, żeby móc się tam jakoś wybronić. Jak zginiemy, to przegrywamy. Czy nasza ciufcia wylatuje w powietrze? Czy o co chodzi? To są ciekawe rzeczy. Ja oczywiście tego nigdy nie doświadczę, bo ja nigdy nie umrę, bo ja jestem za dobry w tą grę. A czy ja się tu miałem dostać? Tak, to miałem się tu dostać. Co to była za misja? Santiago zostawił w domu swój dziennik. Jeśli przyniesiesz go do portu, nakroci cię złomem. Fajnie. Szukamy dzienniku. Dzienniku, dziennika. Dziennikła. A tu ma jeszcze. No i proszę bardzo. Mamy dzienniczek, bardzo fajne i to wszystko. Chłopcek miał walizkę, zabrał 3 pary gaci, dziennika nie mógł zabrać. W takim razie to mamy zrobione, więc idziemy jeszcze. No właśnie, gdzie idziemy? Idziemy tam. Kurczę, będzie strasznie daleko do tego. A few moments later. Znalezione rysunki, 0 na 8. Ej, teraz się czuję. Czy to jest nawiązanie do Slendermana teraz? Że mam szukać po drzewach przyczepionych rysunków? Bo ja pamiętam, że taki był chyba motyw wtedy. Jeśli tak, to pamiętam, że nie było to zbyt bezpieczne faktycznie. I nie chciałbym jeszcze spotkać tutaj Slendermana. A, są rysunki. A, jak tu fajnie, jak komfortowo się czuję właśnie, zbierając je. Co to za muzyka? Co to za dźwięki? Ej, nie! No nie, była... Proszę nie! Proszę nie, róbcie jaj sobie ze mnie. Ej, co to jest? Co to jest? Co tu się odpierdziela? Co to za facet latający jest jakiś? No jaja zrobicie, chłopie, teraz żałuję, że nie ma mojej ciuchci. Gdzie jest moja ciuchcia? Ja znalazłem dopiero jeden obrazek. A tu i chodź, no ja nie... Nie! No! Zły duszek. Wracaj do siebie. No nie, Houston, mamy problem. To jakieś duchy są. What the hell? Kolejny, o ja pierdzielę. Albo to ten sam? Okej, biegniemy w drugą stronę. A no fajnie. To jest bardziej przerażające niż ten Charles, mówię wam. Czuję się bardziej zestresowany niż ten Charles, gdyby tu był. Biegniemy? Gdzie biegniemy? Nie wiem, gdzie biegniemy. W sumie nawet nie mam pojęcia, gdzie te kartki są. Czemu one nie są jakoś oznaczone jakimiś, kurde, markerami, światłami z nieba? Stopa. No chłopco mnie goni, no po prostu. Zostaw te rysunki. Biedna graczynka nie ma czym palić w piecu, a ty mnie musisz teraz gonić. A, jest kolejny. Ile mamy? 5 na 8. Jeszcze 3 musimy znaleźć. No zostaw mnie, ty typie. Bo mnie zeżre zaraz. O nie, co się stało? Co ja robię na środku polany? Co? Ale plus jest tego taki, jesteśmy bliżej gościa, którego musimy złom zanieść, więc nie będę musiał tutaj jechać ciufcią, więc zaniesiemy mu to od razu, dostaniemy złom, a ja zaraz tam wrócę. Oby było warto tutaj przychodzić po ten złom. Mam nadzieję, gościu, że dasz mi ze 100 złomu. Wielkie dzięki! Spoko! Moja prywatność została zachowana. Spoko, zrobiłem tylko 30 kopii twojego dziennika i zaraz mam to zamiar opublikować, ty z Wyrolu. Co ty robiłeś tam z tymi kotkami w piwnicy? To ja nawet nie chcę na ciebie patrzeć z Wyrolu. Obiecany złom. Ile mi... No to gówno jest. Tfu, na twój złom. Znaczy, nie no, całkiem dużo mi go dał. Dobra, let's go. Zrobimy tą misję. Musimy zdobyć te kartki. Albo Grażynka nie będzie miała palić co w tej zimie. Ach, no i moje klimaty. Te dźwięki. O tak. Ja nie mogę grać w straszne gry, bo ja się stresuję potem strasznie i potem krzyczę. I jest niefajnie. I moje serduszko potem pikawa robi mi pum, 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 pum. O, już za mną biegnie. Dobrze, no prowadź mnie do tych... No nie no! Ale... No... Jestem taki cinki w tą grę? Widzicie, tam gdzie mnie coś goni, to jest po prostu straszne. Jedyne co mnie może gonić, to Charles. Charles mi daje fory, ten duszek mi nie daje forów. To jest trudna misja. Jak ja bym tu ginął za każdym razem i respiłbym się gdzieś... A, fajnie, ja biegnę w stronę tego ducha. No to nie jest zbyt mądre. Szukaj kartek!
kartek. Gdzie są kartki? Ale czemu ty tak szybko biegasz? Ej, on coraz szybszy jest. To jest... No, widzę kartkę. Chłopie, zostaw mnie. Daj mi dobiec do kartki, potem mnie możesz złapać. Po. O, okej. Okay. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. A, okej, okay, dobra, już wiem, gdzie jest. Już cię widzę. Potrzebuję kartki. Jeszcze jednej kartki potrzebuję. 7 na 8. A tu coś jest jeszcze chyba. Ej, tu nie byłem. Powiedz mi, że tu jest kartka. A, nie, tu po prostu wybiegłem poza obszar tego... działania tego dziadostwa. No to jest dość trudne. Powinienem przebiec się wszystkimi tymi torami. Wydaje mi się, że tu chyba nie byłem? Aha! Złapał mnie! No wiecie co? Okej, w sumie chciałem iść tak tędy. No co za typ? Mam nadzieję, że mi teraz pomoże. Powiedz mi, że tu będzie kartka. A gówno to nie kartka. Oczywiście nie ma. A nie, jest kartka! Ej, no dobry duszek jest. Całuski. Jakie gówno brzydkie. Wróć do Saszy. Ona się Sasza? Czyżby to była ta Sasza, o której ja myślę? No, masz w czym palić, proszę bardzo, na rozpałkę. Spoko. To wszystko? Żadnych pikantnych szczegółów? 94. Ale będą upgrade'y! Już czuję tą zajebistą moc. Tomek, nadchodzę! Tomek, mam dla ciebie złomek! Patrz, wiesz co ci ulepszę? Siłę rażenia! Pyk! Heavy... heavy hitter! I pancerz na fulla! I mogę... co ty gadasz? I prędkość też? Oh my god, wszystko ulepszyłem! Bez kitu, całość ulepszyłem! Wszystko! Speed, damage, ja pierdzielę! Rogi mam! Tomek ma rogi! Tomek jest niezniszczalny teraz. Tomek ma rogi, jest szybki, ma nowe zimowe opony wymienione, zgodnie z panującymi przepisami w Polsce. Walić to, że tu nie ma śniegu, ale mamy grudzień, więc no. No nic, moi kochani, na dzisiaj wystarczy. Już i tak strasznie długo pierdzieliłem. W kolejnym odcinku, prawdopodobnie już finalnym, zmierzymy się z pozostałymi questami oraz przede wszystkim z Ciuciuciersem, którego postaramy się zniszczyć totalnie. Oczywiście zostawcie łapę w górę oraz napiszcie komentarz, który fragment podobał wam się najbardziej. I trzymajcie się cieplutko, do następnego, ciao, bye!